przyszliśmy zobaczyć halę, bo ja na przykład w Belgradzie jestem pierwszy raz, więc po prostu chciałam się oswoić, jak to tutaj wygląda, jak wygląda nawierzchnia, jak wygląda, że tak powiem, trybuny i cała tutaj hala. I w sumie tylko tyle, no już za bardzo dzisiaj nic nie dotrenujemy, bo jutro już rano mamy start, a mówię, tak bardziej się oswoić i właśnie dla komfortu psychicznego. Tak na pierwszy rzut oka wydaje się bardzo kameralna, tory troszkę wąskie, na pewno jest zupełnie inaczej niż w Toruniu, inna nawierzchnia i zobaczymy, jak się odnajdziemy. Na razie ciężko stwierdzić tylko po gdzieś tam jakichś rytmach, ale mam nadzieję, że będzie dobrze, że sobie poradzimy. Jest troszkę miękko i tak jak mówię, na pewno jest inaczej niż zupełnie niż w Toruniu, ale zobaczymy, jak się będzie biegać po prostu, jak to będzie na zawodach, jakie będą czasy, bo na razie mi ciężko w ogóle powiedzieć, jak to się będzie przekładać czasowo po prostu. Na rywalki raczej nie zwracam uwagi, raczej staram się skupić na sobie, no jeżeli chodzi o ludzi, no to faktycznie no, trzeba uważać, bo gdzieś tam biegamy i ktoś może wejść pod nogi, ale raczej staramy się po prostu zachować gdzieś tam ostrożność i na nikogo nie wpadliśmy dzisiaj, więc nie jest tak źle. Trzeba się do tego przyzwyczaić, na każdej imprezie tak jest, na każdej imprezie jest oficjalny trening, gdzie tak naprawdę są wszyscy zawodnicy i każdy ma takie same warunki. Mam jakieś swoje cele, które sobie postawiłam, ale też pierwszy raz startuję na imprezie międzynarodowej na hali i wiem, że tu są dwa biegi jednego dnia, ja nigdy tak nie miałam, nie wiem tak szczerze, jak sobie z tym poradzę, więc tak naprawdę po prostu chciałabym przechodzić jakby z każdą rundą, będę się zastanawiać co dalej, bo tak naprawdę nie wiem, na tą chwilę nie wiem, gdzie mogę zajść, po prostu bardziej z względu nie na to, jak jestem przygotowana, tylko bardziej na to, jak będą się układały biegi, tak jak mówię, jak mój organizm to zniesie, bo nigdy jeszcze tak nie miałam. Troszkę śmiesznie się złożyło, znaczy prezent już mu dałam wcześniej, żeby nie musiał go tutaj ze sobą zabierać, a śmiesznie się złożyło, bo rano nie chciałam go budzić, bo ja stawałam wcześniej, nie chciałam mu składać życzeń, ale obudziła go kontrola antydopingowa, więc już rano o 7:30 zaśpiewałam mu 100 lat, także od rana można powiedzieć, że świętujemy.